Zwykło się uważać, że polski film socrealistyczny nie doczekał się żadnych arcydzieł, że było to kino przede wszystkim polityczne, propagandowe i w związku z tym nie warto się tym zajmować. Można powiedzieć tak, że w znacznej mierze jest to prawda. To znaczy z całą pewnością polski socrealizm filmowy, polskie kino stalinowskie, kino pierwszej połowy lat 50. było nastawione na propagandę. To prawda. Było to kino, które w całości podlegało politycznemu i ideologicznemu oddziaływaniu. To również prawda. Prawdą jest także to, że większość tych filmów była nie najlepiej zrealizowana, że są to filmy, które nie tylko dla dzisiejszego widza, ale już wówczas musiały wydawać się nudne. Nie oznacza to jednak, że nie możemy dostrzec w socrealizmie żadnych filmów, które zasługują na uwagę jako filmy po prostu, a nie tylko ze względu na realizację politycznych zobowiązań. Z jednej strony są to filmy rozrywkowe i tu przede wszystkim trzeba wskazać na twórczość Leonarda Buczkowskiego, choćby z Pierwszym startem czy Przygodą na Mariensztacie. Z drugiej strony filmy, które mają jednak artystyczne ambicje. I będą to filmy Aleksandra Forda, cokolwiek by o nim nie mówić, z Piątką z ulicy Barskiej na czele. A za najwybitniejsze filmy tego okresu uważam Celulozę i Pod gwiazdą frygijską Jerzego Kawalerowicza. To dylogia. Oba te filmy są ekranizacją powieści Igora Newerlego Pamiątka z celulozy i są to socrealistyczne filmy Jerzego Kawalerowicza. Tej amfibolii używam świadomie, dlatego że z jednej strony są to filmy socrealistyczne, są to arcydzieła propagandowe, które doskonale wpisują się w socrealizm jako taki, które realizują wszystkie jego założenia. Z drugiej jednak strony są to filmy znakomicie zrealizowane, w których można już dostrzec elementy charakterystyczne dla późniejszych filmów tego reżysera. To nie było pierwsze spotkanie Jerzego Kawalerowicza z filmem. On już wcześniej pracował jako asystent, między innymi u Wandy Jakubowskiej, Aldo Vergano czy Jerzego Zarzyckiego, a w 1952 roku razem z Kazimierzem Sumerskim zrealizowali Gromadę, film o walce klasowej na wsi. Gromada była filmem niedobrym, filmem, który bardzo słabo się broni, a jeszcze wówczas panowało przekonanie, że z tego duetu znacznie lepszy jest Kazimierz Sumerski. Czy warto więc było ryzykować i dawać tak obiecujący materiał reżyserowi, który do tej pory nie miał okazji się sprawdzić? Sam Kawalerowicz wspomina, że na tej decyzji zaważyło poparcie, jakie uzyskał od Wandy Jakubowskiej, Dory Grąb, która miała wówczas bardzo wiele do powiedzenia, a może przede wszystkim Igora Newerlego. Igor Newerly, dawny współpracownik Janusza Korczaka, był bardzo ceniony za pamiątkę z celulozy. Wypada pamiętać, że ta książka doczekała się wówczas ponad 50 recenzji, w większości bardzo dobrych czy entuzjastycznych. Chodziło o to, że polska literatura nie miała jeszcze wówczas dobrej, dobrze przyjętej powieści o historii polskiego ruchu robotniczego. Newerly idealnie wypełnił to zadanie, ale stworzył powieść, która jest ceniona także przez współczesnych badaczy, przez współczesnych historyków literatury. Historia Szczęsnego, syna chłopskiego z Podrzekucia, który wyjeżdża do Ameryki, do ziemi obiecanej, jak się mówi o Włocławku, i później zyskuje tam świadomość klasową, przyłącza się do związków zawodowych, robi karierę w ruchu robotniczym i w końcu co prawda ponosi porażkę, ale wyrusza do Hiszpanii, żeby tam walczyć w wojnie domowej. Ponosi porażkę, ale to jest porażka chwilowa, ponieważ jest wówczas zapoczątkowana walka, która skończy się sukcesem w socjalistycznej już Polsce. Oprócz pokazania tego, co dla powieści i dla filmu socrealistycznego było jakże znaczące, czyli dojrzewania ideowego, pozytywnego bohatera, Newerly, a za nim Kawalerowicz, odmalowują szerokie tło przedwojennej Polski. Tło społeczne i może to przyczyniło się do sukcesu powieści, a może w większym stopniu do sukcesu filmu,
że Kawalerowicz nie był zmuszony do realizacji filmu współczesnego. Jeżeli pokazywał robotnika w fabryce, mógł pokazać też bunt robotniczy, mógł pokazać trudne warunki jego pracy. Fabryka w filmach socrealistycznych była najczęściej przestrzenią radości, przestrzenią, w której się pracowało dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Tymczasem przedwojenne fabryki Włocławka można było odmalować bardzo realistycznie i bardzo krytycznie. Pamiętajmy, że opowieść Neverlego, opowieść Kawalerowicza są bardzo mocno umocowane w wydarzeniach historycznych. Kiedy Kawalerowicz kręcił swój film we Włocławku, takimi nieformalnymi konsultantami byli robotnicy, którzy w fabryce celulozy Sangera pracowali jeszcze przed wojną i pewne rzeczy twórcy podpowiadali. Warto też pamiętać, że w przedwojennym Włocławku fabryka celulozy Sangera była największym pracodawcą. Pracowało tam około 900 robotników, gdy tymczasem w kolejnych dwóch pod względem wielkości zakładach w sumie razem pracowało 700. Wiele postaci, które pojawiają się na kartach książki, miało swoje odpowiedniki w rzeczywistości. Rzecz jasna, w filmie nie znajdziemy wszystkich wątków, które są w powieści. Nie ma chociażby tych najwcześniejszych partii, jeszcze przedrzekuckich losów rodziny Szczęsnego. Nie ma także zawartych na końcu obrazów z manifestacji przeciwko przedwojennej władzy. Ale nie należy też koniecznie doszukiwać w tym jakiejś cenzury politycznej. Kiedy przegląda się różne wersje scenariusza, które Igor Neverly napisał wspólnie z Kawalerowiczem, to widać, że przede wszystkim zmagają się ze skondensowaniem tego materiału, aby można zawrzeć jak najwięcej rzeczy w filmie, i tak musiały powstać dwa filmy. Te dwa filmy nie są identyczne. Celuloza wydaje się być filmem ciekawszym, z tego względu, że jest filmem w większym stopniu realistycznym. Kawalerowicz w swoich licznych wypowiedziach lubił używać pojęcia werystyczne. To jest ta szeroka panorama społeczna. Są pokazane jeszcze losy rodziny Szczęsnego na wsi. Później jego praca w fabryce i pokazanie takich osiedli, no chciałoby się powiedzieć robotniczych, ale to tutaj pojawiają się skojarzenia z PRL-em. Natomiast to są takie slumsy przedwojenne, to są często mieszkania wykopane po prostu w ziemi. Później losy Szczęsnego w zakładzie majstra Czerwiaczka, jego romans z żoną majstra, pokazanie ówczesnego wojska, pokazanie wreszcie Szczęsnego, który pracuje w kasie chorych. Ten obraz przedwojennego społeczeństwa jest rzeczywiście znakomity, zniuansowany, chociaż oczywiście cały czas realizujący doktrynę realizmu socjalistycznego. Ale widać tutaj już coś, co dla Kawalerowicza będzie bardzo istotne, czyli umiejętność organizacji obrazu, umiejętność opowiadania obrazem. Pamiętajmy, że w socrealizmie dominował werbocentryzm, czyli koncentracja na słowie. Stąd też liczne sceny przemówień i w celulozie one się też pojawiają, chociażby w manifestacji, w przemówieniu Marusika w fabryce celulozy. I tamten film traci rytm, tamten film traci swoją moc wynikającą z obrazu. Mówiło się później, że w celulozie widać już pewne odniesienia do włoskiego neorealizmu. W ogóle sporo miejsca w późniejszych pracach poświęcono na tę koneksję ówczesnego kina polskiego przełomu połowy lat 50., bo celuloza była realizowana w roku 53, a swoją premierę miała w roku 1954. Czy rzeczywiście celuloza czerpie bardzo dużo z neorealizmu, czy też może bardziej z kina radzieckiego? Mam wrażenie, że już wówczas kino Kawalerowicza jest kinem autorskim. Zresztą sam reżyser był bardzo niekonsekwentny, ponieważ w jednych wypowiedziach mówił o tym, że oglądał filmy De Sicchi, Rosselliniego, w innych wypowiedziach mówił, że absolutnie nie widział ani jednego z tych filmów, a wszystko było jego autorskim pomysłem. Nie chce mi się wierzyć, żeby nie znał tych filmów, bo po
okresie pierwszych lat, dekady, kiedy o socrealizmie mówiono niechętnie, ten nurt zaczyna wracać do łask i staje się bardzo szybko jednym z podstawowych punktów odniesienia dla polskiego kina. Ale też sądzę, że Kawalerowicz bardziej sięga do swoich jakby przekonań, do swojego sposobu obrazowania, natomiast neorealizm, aczkolwiek mógł być inspiracją, to może przede wszystkim jest legitymizacją. Przez odwołania do neorealizmu celuloza była legitymizowana, to znaczy pokazywano jej wartość artystyczną. Ona broni się i bez tego. Nieco inaczej rzecz wyglądała już w przypadku filmu Pod gwiazdą frygijską. Dlatego, że nie mamy już takiego filmu społecznego, takiej panoramy społecznej, mamy do czynienia z filmem o wiele bardziej rewolucyjnym. I jeżeli szukamy odniesień z kolei do kina radzieckiego, chociażby do trylogii o Maksymie, to o wiele więcej znajdziemy ich w filmie Pod gwiazdą frygijską. Warto zwrócić uwagę na klamrę kompozycyjną, która towarzyszy celulozie. Na początku widzimy szczęsnego, takiego jakby przygniecionego przez los. Widzimy człowieka, który nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, który znalazł się w trudnym momencie swojego życia. I spotyka na ławeczce na Powiślu nieznajomą, spotyka kobietę, której opowiada o swoim życiu. I to, co oglądamy później w filmie, to jest w zasadzie opowieść szczęsnego. Ale ponieważ kino socrealistyczne kładło nacisk na realizm, na obiektywizm w takim swoim rozumieniu, nie mamy tutaj żadnych wątpliwości związanych z tym, że to jest opowieść szczęsnego. My od początku do końca traktujemy jako prawdziwą, jako autentyczną, jako obiektywną. Natomiast ważna jest ta klamra. Ważne jest to, że kiedy Szczęsny mówi, że jest taki ni pies, ni wydra, że nie wiadomo, co się z nim dzieje, czy on jest członkiem klasy robotniczej, czy on się zagubił, pracował jako urzędnik w kasie chorych, miał przykre doświadczenia z wojska. Okazuje się, że ta nieznajoma jest związana z partią komunistyczną, daje mu jeszcze partyjną gazetkę i zachęca go, żeby jego kariera poszła dalej w tą stronę. Może nie kariera, jego w ogóle działalność, czy jego styl życia. Taki roboczy tytuł, który się wówczas pojawiał, to są pociągi, na które się spóźniać nie wolno. To jest to zdanie, które pada na końcu w celulozie i warto też pamiętać, że symbolika kolei w kulturze stalinowskiej była niezwykle ważna, bo to jest ten moment, to jest nie tylko ta lokomotywa rewolucji, ten parowóz, który prowadzi rewolucję, parowóz dziejów, lokomotywa dziejów, ale w kulturze radzieckiej dzięki lokomotywie zdobywano świat. Lokomotywa pokazywała opanowanie terenu przez władzę radziecką. W kulturze polskiej rzecz jasna tego nie było, ale też ten pociąg, ten symboliczny pociąg zawiezie już bardziej radosnego, szczęsnego do działalności rewolucyjnej, czyli do filmu Pod gwiazdą frygijską. Warto też zwrócić uwagę na postaci kobiece, dlatego że oczywiście główną rolę Szczęsnego gra Józef Nowak, który zresztą później z takimi rolami działaczy, rolami bardzo propartyjnymi, propaństwowymi się kojarzył. On znacznie lepiej, co doceniła już ówczesna krytyka, wypadł w filmie Pod gwiazdą frygijską. W filmie Celuloza grał jeszcze takiego młodego człowieka. Rewelacyjny wkład w ten film wniósł Stanisław Milski, który w celulozie zagrał dwie role, to znaczy Tomasza, ojca Szczęsnego oraz majstra Czerwiaczka. I tutaj zresztą jest też głośna historia opowiedziana przez samego Kawalerowicza, który szukał zupełnie innych aktorów, a Milski wszedł na casting, znaczy na coś, co dzisiaj byśmy nazwali castingiem, już ucharakteryzowany, grając zupełnie inaczej i przekonał go do tej roli. Natomiast bardzo ważne są również role kobiece. W celulozie zagrała Teresa Szmigielówna, zagrała żonę majstra Czerwiaczka i zagrała taką kobietę, która uwodzi Szczęsnego, która odrywa go od... To jest taki romans burżuazyjny, romans mieszczański. Ona go odrywa od tej jego właściwej działalności.
Zresztą Szczęsny próbuje, no ten romans na początku go fascynuje, ale ostatecznie odrywa się, bo boi się, że tu nie chodzi nawet o jego uczucia, ale jego droga życiowa poprowadzi w kierunku takiego spokojnego warsztatu, że będzie robił coś, w czym jest dobry, ale nie będzie mu to sprawiało większej satysfakcji. Zupełnie inną kobietą, a jeszcze dodajmy, że jest to naruszenie pewnej takiej socrealistycznej pruderii, która w tych filmach się pojawiała. Natomiast oczywiście o wiele ważniejszą postacią jest Madzia Bożęcka, zagrana przez Lucynę Winnicką w filmie Pod gwiazdą frygijską. Dlatego, że to jest nie tylko kobieta, nie tylko miłość Szczęsnego, ale to, że to jest towarzyszka jego walki partyjnej. To jest kobieta, która poznała smak więzienia, która wie, że nie mają szansy na normalne życie. To jest taki słynny monolog Lucyny, w której ona mówi, co Szczęsny, doniczki, kwiatki w doniczkach, firaneczki w oknie, spokojne życie, to nie dla nas. My walczymy rok, dwa, a później sprawa i wyrok. Ale i Szczęsny, i Lucyna to akceptują. Zresztą, co ciekawe, w pewnym momencie ta kwestia miłości jest taka z jednej strony autentyczna, zwłaszcza przez fenomenalną rolę Lucyny Winnickiej, ale z drugiej strony jest wpisana w te socrealistyczne schematy, ponieważ Szczęsny jest zazdrosny o Juliana. O Juliana, o którego dba Madzia. Dopiero w momencie się okazuje, że Julian to maszyna drukarska ofiarowana przez Juliana Marchlewskiego i ta relacja między kobietą a maszyną jest przepojona jakąś intymnością, uczuciem i to jest właśnie też dla kultury stalinowskiej charakterystyczne. Oba filmy, czyli i Celuloza, i Pod gwiazdą frygijską, oba filmy Kawalerowicza spotkały się ze znakomitym przyjęciem. Wreszcie uważano, że doczekano się filmu dobrego, filmu realizującego socrealistyczną doktrynę, a więc, tak jak wspomniałem o tej amfibolii, socrealistyczny film Jerzego Kawalerowicza, filmy i ideologiczne, i zrobione według pewnych schematów, ale i też filmy autorskie, ale autorskie na taką tylko miarę, jaką można było przed 56 rokiem zastosować. Czyli autorem był przede wszystkim system, a Kawalerowicz się w ten system idealnie wpisał i pokazał, że można też opowiadać obrazem, nie tylko słowem, ale i obrazem. Czy byłoby to możliwe, gdyby akcja tych filmów rozgrywała się w powojennej Polsce? Chyba nie. Nawet powiedziałbym zdecydowanie nie, tylko przez to, że krytykowano przedwojenną Polskę, co było bardzo ważnym elementem tego filmu. Można było pokazać świat społeczny w takim krytycznym obiektywie. I to Kawalerowiczowi udało się znakomicie. Kiedy dziś 10 lat temu we Francji zrobiono przegląd filmów Kawalerowicza, uznano, to jest może bardzo odległe od naszego pojmowania jego twórczości, że filmy, które wzbudziły największe zainteresowanie, to Austeria, co nas pewnie nie dziwi, i właśnie Celuloza. Jakbyśmy spojrzeli na postaci, to ja na przykład widziałbym trochę wspólnego między Szczęsnym a porucznikiem Kurzawą z Eroiki Munka. Obie te postaci gra Józef Nowak, ale tam i więcej podobieństw da się zauważyć. I spójrzmy na podobieństwo między Szczęsnym a Ramzesem z Faraona Kawalerowicza. Obaj są młodymi ludźmi, którzy chcą zmieniać świat, ale jest różnica, która zaszła w Kawalerowiczu przez te kilkanaście lat. Szczęsny miał jeszcze złudzenia, że ten świat można zmienić. Tych złudzeń w Ramzesie jest coraz mniej i zresztą śmierć Ramzesa pokazuje, że tych złudzeń jest coraz mniej w Kawalerowiczu. Celuloza i Pod gwiazdą frygijską to są bardzo dobre filmy socrealistyczne, które można czytać w kontekście tamtej epoki, ale które bronią się również dzisiaj jako filmy Jerzego Kawalerowicza.